Dzień dobry, Mateusz Skulski. Witam Państwa w Środowym Obserwatorze. Ponad 700 ósmoklasistów ze słupskich szkół podstawowych rozpoczęło w środę egzaminacyjny maraton. Na początek musieli sobie poradzić z językiem polskim. Potem przyjdzie czas na matematykę i język obcy. Teraz to egzaminy próbne. Te właściwe młodzież napisze pod koniec maja. Do egzaminu przystąpili uczniowie z prawie wszystkich słupskich szkół podstawowych. Prawie, bo w dwójce próbne egzaminy odbyły się już kilka tygodni temu, a w szkole numer 11 nie ma jeszcze ósmych klas. My z kamerą odwiedziliśmy społeczną szkołę podstawową STO, w której do egzaminu próbnego przystąpiło 35 uczniów z dwóch klas. Nie jest to dla nich pierwszy sprawdzian przed właściwym egzaminem, bo te próbne pisali już w ubiegłym roku i miesiąc temu. Jest to kolejny już test, dlatego że nasi uczniowie podchodzili do takiego testu w listopadzie z nowej ery, nie dalej niż miesiąc temu z Operona. Jestem raczej zadowolony z tego, w jaki sposób oni podchodzili do tego egzaminu i mam nadzieję, że ten, który dzisiaj się odbędzie, pokaże nam, że uczniowie, pomimo tego, że mamy bardzo zły okres, mamy okres pandemiczny, zdołali się przygotować należycie do nowego kroku w życiu. Uczniowie do egzaminacyjnej próby przygotowywali się głównie w domu podczas nauki zdalnej. Była jednak możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami. Mam takie repetytoria z każdego działu i po prostu sobie robię. No, zaczęłam w sumie już w wakacje, więc wydaje mi się, że jestem przygotowana dobrze. No i jeszcze z angielskiego udzielam korepetycji, więc to też jest dodatkowo. Tylko przed lockdownem jeszcze zdążyliśmy odbyć kilka egzaminów próbnych w szkole, jak i lekcji bazowanych na repetytoriach różnych, zarówno z polskiego, jak i na przykład z matematyki oraz angielskiego. Trudno jest się przygotować w domu do egzaminu? Na pewno poniekąd tak, jednak w moim przypadku mam korepetycje różne i na pewno jest to wtedy łatwiejsze. Po środowym sprawdzianie z języka polskiego w czwartek młodzież napisze próbny egzamin z matematyki, a w piątek z języka obcego, najczęściej angielskiego lub niemieckiego. Prawdziwe egzaminy ósmoklasiści napiszą 25, 26 i 27 maja. Od tego, jakie wyniki uzyskają, zależeć będzie to, czy dostaną się do wybranych szkół średnich. O tym dowiedzą się jednak dopiero na początku lipca. Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć przebudowa stacji kolejowej w Słupsku. Ogromna inwestycja potrwa kilka lat i kosztować może nawet 500 000 000 zł. Po przebudowie na stacji kolejowej zmieni się prawie wszystko. W ramach inwestycji spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przebuduje układ torowy stacji oraz trzech peronów. Same perony będą wyższe, dzięki czemu pasażerowie będą mogli łatwiej wsiąść i wysiąść z pociągu. Nowoczesny system informacji ułatwi natomiast orientację na stacji, a wyświetlacze poinformują pasażerów o przyjazdach i odjazdach pociągów. Przebudowane zostanie również przejście podziemne. Powstaną tam m.in. windy dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. PKP PLK planuje także budowę lokalnego centrum sterowania i nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. W ramach tej inwestycji przebudowany zostanie również most kolejowy na rzece Słupi, a na przystanku Kobylnica Słupska powstanie nowy peron. Wszystkie te prace wykonane zostaną w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk. Przetarg na przebudowę stacji ma zostać ogłoszony w trzecim kwartale tego roku. Jeśli uda się szybko wyłonić wykonawcę, prace rozpoczną się jeszcze jesienią. Nowa stacja Słupsk ma być gotowa w 2025 roku. Szacuje się, że inwestycja może kosztować nawet 500 000 000 zł. Zarząd Infrastruktury Miejskiej ogłosił już pierwszy w tym roku przetarg na remont chodnika. Przebudowany ma być ciąg pieszy przy ulicy Chodkiewicza. W ramach programu chodnikowego w tym roku prace będą wykonywane jeszcze na trzech innych słupskich ulicach. O tym, że chodnik przy ulicy Chodkiewicza wymaga remontu, wie każdy, kto chociaż raz tędy się przespacerował. Ta niewielka uliczka na Zatorzu znajduje się między ulicami Piłsudskiego i Zygmunta Augusta. Pierwsza z tych ulic została wyremontowana w ubiegłym roku, a przebudowa drugiej właśnie trwa. Remont chodnika przy ulicy Chodkiewicza odbędzie się w ramach tak zwanego programu chodnikowego. W tym roku po raz pierwszy do tego programu weszły chodniki znajdujące się przy ulicach poza ścisłym centrum, poza Starówką. Obok chodnika
tego właśnie na Zatorzu. W ramach programu wyremontowany zostanie również chodnik po wschodniej stronie ulicy Hubalczyków, a właściwie zostanie tam wybudowany, bo dotychczas mieszkańcy chodzili tam po trawniku czy po tym, co z trawnika zostało. Tutaj mowa o wschodniej części ulicy Hubalczyków między przystankiem przy szpitalu a kompleksem handlowym. Przebudowany zostanie również chodnik przy ulicy Przemysłowej, a właściwie jego druga część od byłych torów do ringu. Ta pierwsza została odnowiona w ubiegłym roku. Jednak największa w tym roku chodnikowa inwestycja spodziewana jest przy ulicy Mickiewicza na jej odcinku między ulicami Wojska Polskiego a Tuwima. Tam bowiem obok ułożenia nowego chodnika wyremontowane zostaną także dwa parkingi. Na wszystkie prace w ramach programu chodnikowego w tegorocznym budżecie miasta zapisano 2 800 000 zł. Śmierć, ucieczka, zgoda na cierpienie za nadzieją na życie to decyzje, które muszą podjąć bohaterowie Sztolp Dzień Kobiet, najnowszego spektaklu Słupskiego Nowego Teatru. To również decyzje, które musimy podjąć my, widzowie, bo losy bohaterów w dużej mierze zależą od publiczności. Światło, muzyka, konfetti, telewizyjne show – tak rozpoczyna się spektakl Sztolp Dzień Kobiet w reżyserii Julii Mark. Ale nie będzie ani miło, ani przyjemnie, ani zabawnie, bo oto główna bohaterka Adela Spar, dzisiaj już dorosła kobieta, a pod koniec wojny kilkuletnia dziewczynka, musi skonfrontować się z wojenną przeszłością swoich bliskich i swoim wyobrażeniem o nich. Poznajemy więc jej matkę, która w obozie koncentracyjnym oddaje się Niemcowi za jedzenie, a po przejęciu miasta przez sowieckie wojsko pada ofiarą zbiorowego gwałtu. Poznajemy też jej ojca, Niemca, nazistę, łagodnego dla córki, bezwzględnego dla innych. Adela poznaje historię swoich bliskich, a publiczność poznaje historię miasta przez lata niemieckiego. Teraz już polskiego. Poznajemy historię Sztolpu, który staje się Słupskiem. Sztolp Dzień Kobiet to nie jest łatwy spektakl. Nie tylko dlatego, że opowiada o dramatycznych przeżyciach wojennych. Również dlatego, że to my, widzowie, stajemy się częścią tej opowieści. Bo to publiczność za pomocą pilotów decyduje o losach bohaterów. O czyimś życiu, a także o śmierci. Widzowie stają się współodpowiedzialni, a nawet współwinni. Spektakl premierę miał w ubiegły piątek, choć przygotowywany był już kilka miesięcy wcześniej. Tamte plany pokrzyżowała pandemia. I to od stanu epidemicznego uzależnione jest, kiedy nowy teatr, który teraz jest zamknięty z powodu lockdownu, ponownie wznowi działalność artystyczną. Warto to śledzić, a potem warto zobaczyć Sztolp Dzień Kobiet. W Ustce powstanie Rada Seniorów. Taką decyzję jednogłośnie podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Seniorzy w ten sposób będą mogli doradzać władzom miasta. Z wnioskiem do usteckich radnych o powołanie Rady Seniorów wystąpił Jacek Maniszewski, przewodniczący Rady Miasta. Uzasadniał wniosek potrzebą silniejszej reprezentacji środowisk senioralnych i artykułowania ich potrzeb. Taką możliwość w formie powołania Rady Seniorów daje ustawa o samorządzie gminnym. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów oraz podjęcie niezbędnych czynności w kierunku powołania tej rady, to jest przygotowanie statutu, przygotowanie wyborów do rady i tym podobne. Rada ma być ciałem doradczym w sprawie seniorów. Chcielibyśmy decydować o tym, co się dzieje wokół nas. Nawet takie zwykłe, bardzo proste sprawy. Żeby była ławeczka z oparciem, a nie zwykłe siedzisko. Dla młodych świetna rzecz, ale dla nas seniorów trudno się z tego podnieść. O wielu innych rzeczach chcielibyśmy, przynajmniej jako doradcy, bo inaczej tej rady nie można traktować, ale chcielibyśmy wiedzieć i również decydować o tym, co się dzieje w Ustce. Zdania wśród usteckich seniorów na temat powołania rady są podzielone. Część uważa, że organizacji zrzeszających osoby starsze i działających na ich rzecz w Ustce jest wystarczająco. Najpierw musimy wiedzieć, co ta rada będzie przedstawiała, czym ona się będzie zajmowała. I wtedy, jeżeli ona będzie nam pomocna, to uważam, że ta rada powinna być. Seniorzy w Ustce stanowią znaczną część społeczeństwa. Jest ich blisko 30% pośród wszystkich mieszkańców. Oznacza to, że Ustka jest w czołówce miast pomorskich, w których mieszka najwięcej seniorów. Wiadomością z kurortu kończymy dzisiejsze wydanie Obserwatora, a na jutrzejsze zapraszam w imieniu Małgorzaty Maciejuk. A internautów zapraszam na naszą stronę internetową, a także kanał YouTube. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.